Dżem z głogu. Przepis. Potrzebujemy kilograma owoców, pół kilograma cukru, dwie łyżeczki kwasku cytrynowego. Owoce oczywiście myjemy, pozbywamy się tych wewnętrznych pestek, albo je drylując, albo po prostu wyciskając pestkę, ściskając owoc w palcach. Wkładamy do garnka, zalewamy wodą tak, żeby przykryła tylko owoce i gotujemy na małym ogniu przez 30 minut. Wtedy po 30 minutach wsypujemy cukier i oczywiście mieszając gotujemy dalej. Aha, jeszcze dodajemy te dwie łyżeczki kwasku cytrynowego. Gotujemy, aż dżem stanie się gęsty i szklisty. I dżem już jest gotowy. Oczywiście gorący przekładamy do słoików, ale warto wcześniej sprawdzić, czy jest wystarczająco słodki. Ale myślę, że pół kilograma cukru na kilogram owoców to taka ilość, która zapewni temu dżemowi jak najlepszy smak. Może jeszcze drugi przepis, troszkę bardziej długotrwały, ale też bardzo fajny. Kilogram dojrzałych owoców, myjemy, drylujemy, no, pozbywamy się środka, jak w przypadku pierwszego przepisu. Odstawiamy pod przykryciem na około 12 godzin, tak żeby owoce lekko zmiękły. Rozbijamy je na przykład tuczkiem, przepuszczamy przez sokowirówkę, potem gotujemy na małym ogniu, cały czas mieszając, aż do momentu, kiedy masa nie będzie już tak kleić się do brzegów garnka, czy też ten dżem, jeszcze nie dżem, ale ta masa, żeby trzymała się łyżki. Wtedy wsypujemy szklankę cukru, gdy się rozpuści, gotujemy jeszcze przez chwilę i gotowe. Przepisy bardzo proste, chociaż ja polecam ten pierwszy, według mnie jest łatwiejszy i taki troszkę pewniejszy, chociaż używa się w nim troszkę więcej cukru. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.